łatwo się potknąć, przedawkować emocje, co nie dają już usnąć zbyt mocno, uwierają pod skórą. Kozetka. Dawid, synku, co się dzieje? Co tak długo? Dawid, synku, co się stało? Co ty zrobiłeś? Coś pan. Stop! Wyłącz tą kamerę! Wyłącz tą kamerę, mówię! Coś pan taki nerwowy. Wyłącz tą kamerę, Dawid, wynalazł pan to! Ktoś cię pobił. Proszę, powiedz nam. Martwimy się o ciebie, słoneczko. Zgwałcił mnie. To chciałaś usłyszeć? To się stało. O Boże. Co? Chciałam w końcu powiedzieć rodzicom, co się stało, bo widziałam, że się martwią. Powiedziałam o gwałcie, ale nie miałam odwagi powiedzieć, kto to zrobił. O co mnie oskarżają? O mobbing, o seksizm, o agresję, nieadekwatne zachowania do sytuacji. Mam wymieniać dalej? Co chcesz dalej z tym zrobić? Chcesz mnie zwolnić? Mam się pakować? Cóż, widzę, że życie pana nie rozpieszcza. Ale wie pan co? Tak z ciekawości. Jak tam sprawa, z którą pan do mnie przyszedł? Ale ja nie jestem żadną hazardzistką, co wy mówicie? W ogóle próbujecie zrobić ze mnie jakąś wariatkę? Dorota, mamy dowód. Ale to nic nie znaczy. Mamy czarno na białym, że przegrałaś ten samochód w karty. Karol, jesteś pijany, wracaj do domu, jutro pogadamy. Wrócę, ale najpierw zabiorę swoją własność. Kiecka dzisiaj kupiona. Ściągaj, zabieram. A co wy się tak drzecie? Natalia? Coś się nie podoba? Dziwne. Twoja kreacja też nie pasuje do wizerunku biednej dziewczynki ze wsi. Miałam być nietykalna, ale tymczasem okazuje się, że dałam dupy niepotrzebnie. Przestań, panikujesz. To nie może być prawda. Przecież mówię ci, że słyszałam. Przecież on nic praktycznie nie wypił. Kuba, słyszysz mnie? Brałeś coś? Powiedz, odpowiedz. Halo, Kuba! Co to jest? Nic. Tabletki na ból głowy. Pewnie padł po treningu, wypił jedno wino i go złożyło. Jakiego zaświadczenia pan ode mnie oczekuje? No zaświadczenia, że nie jestem psychiczny. Ja nie mogę panu wydać takiego dokumentu. To od czego pani tu jest? Jestem tutaj po to, żeby pomóc panu poradzić sobie z tym problemem. Sukces i porażka w jednym. Gdyby posłuchał rad i głosu rozsądku, mógłby nie przeżyć tak ważnej dla siebie lekcji. Oczywiście nie mnie oceniać, czy warto było aż tak bardzo ryzykować, ale wiem jedno. Teraz będzie już mógł iść przez życie z podniesioną głową.